Przepraszam, nie zauważyłam cię. Spokojnie, nic się nie stało. A tak, korzystając z okazji, to może chciałbyś wspomóc naszą akcję charytatywną? Dostaniesz pyszny sorbet w zamian. Pewnie. Za to? O. Tak, super. No to super. Trzymaj. O, dzięki. No to proszę. Dzięki. No, smacznego życzę. No, trzymaj się. Trzymaj się. Jest tu ktoś? Kim jesteś? Czego ode mnie chcesz? Muszę dziś kogoś zabić i dzisiaj wypadło na ciebie. Dlaczego? Dlaczego akurat ja? Kurwa! Nie wiem, co mam robić. Kolejna osoba ma umrzeć tylko dlatego, żebym ja żył? Ty nic nie rozumiesz. Jak zjesz ten jebany sorbet, się zmieniasz, tak? Musisz te głosy w twojej głowie każą ci robić różne rzeczy. Jeżeli nie będę się słuchał, to toksyna w moim ciele zabije mnie. Nie rozumiem. Zabijasz tyle żyć zamiast za jedno? Dlaczego akurat ja mam zabijać? Bo ty też go zjadłeś! Rozumiesz? I wtedy nie ma odwrotu! Ale ja cię od tego uwolnię. Ty nie będziesz musiał być taki jak ja!
Ja cię już zabiłem. Musiałam sprawić, żebyśmy spotkali się znowu, kiedy będę już gotowa. Zrobiłam to. Zjadłam ten jebany sorbet. Czyli teraz twoja kolej zostać mordercą. Wszystko zaplanowałam. Tym zajmie się on. Wiedziałam, że zmięknie ci serce. Nigdy nie czułem takiego strachu. To, co robi ten sorbet, jest niewiarygodne. Czy jesteś gotowa na to, co zaraz musi się wydarzyć? Tak. To jest ten moment. Musieliśmy udawać w przypadku, gdyby ktoś nas obserwował. To wszystko jest bez sensu. To teraz on ma zostać mordercą. Ja i tak nim byłem od dawna. Nie przez sorbet. To takie moje hobby. Wtedy w piwnicy nie mogłeś nic wiedzieć, żeby ta sprawa nie mogła wyjść na jaw.